Cześć wam, dzisiaj mam jest Wizu Wizu, a nie witam was w grze, która nazywa się No Rest for the Wicked. W serii, która nazywa się Pierwsza Kawa Dnia, jest to seria, w której zajmujemy się grami, które z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę, zainteresowały mnie i zafrapowały. W tym wypadku ten tytuł był mi proponowany za darmo do grania. Nie przyjąłem tej oferty ze względu na to, że mam kontakt z beta testerami, którzy dali mi znać, że niekoniecznie on mi się spodoba, a staram się brać, jeżeli już w ogóle biorę gierki za darmo od twórców, tylko te tytuły, które zakładam z automatu, że będą mi się bardzo podobały, więc zakupiłem za własnoręcznie tymi ręcami zarobione pieniądze gierkę i ogrywam i to są moje pierwsze wrażenia i w sumie w tym momencie bardzo się cieszę, że to kupiłem ze względu na to, że o ile podoba mi się to, co widzę, to ten odcinek będzie przypominał bardziej rant niż pierwsze wrażenia. Jest fajnie, idziemy w bardzo dobrym kierunku, ale na ten moment nie za bardzo jest za co chwalić, więc disclaimer macie tutaj, to jest early access, bardzo wiele rzeczy jeszcze się zmieni i stawiam na to, trzymam mocno za to kciuki, co więcej ludzie mówią, że po sukcesie Baldur's Gate'a trójki firmy będą mocno stawiały na early access ze względu na to, że chcą jakby sprzedać produkt, dowiedzieć się od graczy, co chcą, żeby z tym produktem zrobić, zacząć go modyfikować, a potem normalnie go wydać już tak, żeby się graczom podobało. Wydaje mi się, że coś tutaj może być, wydaje mi się, że coś tutaj może mocno być, ale jeżeli łapiecie ten tytuł w tym momencie, to macie dwie bonus rzeczy. Jedną jest oczywiście dostęp do gry wcześniej, early access, a drugą jest zbroja Serimów i to są te takie szaty z kapturem, które widzicie na początku gry, potem da się je odblokować za to, że macie gierkę kupioną w early access. Z tego co rozumiem, te szaty chyba nie będą do złapania, jeżeli się nie ma early access w ogóle w przyszłości na sprzedaż, ale to zobaczymy, tutaj się pod tym stwierdzeniem nie podpisuje, więc z czym się je No Rest for the Wicked? Wczesny dostęp do tego tytułu wystartował 18 kwietnia 2024, więc jakby z mojej perspektywy 2 dni temu, z waszej perspektywy chyba 3 dni temu, jeżeli zdążę to zmontować. Producentem jest Moon Studios, ludzie odpowiedzialni za Ori and the Blind Forest oraz kontynuację Ori and the Will of the Wisps. Gierki, które nie przeszedłem, nie ogrywałem, więc ja. Świetne pedigree, bardzo dobrzy twórcy, z tego co rozumiem, gierki są fantastyczne i ludzie je uwielbiają. To jest coś nowego, ci sami twórcy, ale idą w innym kierunku i zobaczymy, jakim to wyjdzie. Wydawcą jest Private Division. Na potentacie growym na Steamie w tym momencie ma mieszane recenzje, 7724, no wszystkie łącznie. 59% z nich jest pozytywnych, więc nie najgorzej, aczkolwiek widać, że są problemy. Jeżeli chodzi o DLC, to na chwilę obecną za bardzo nie ma. Jakby nie poszliśmy w tym kierunku, ale jest mapa drogowa, jest roadmap tego, co powinno być w trakcie Early Access. Przynajmniej na ten moment będzie to jeszcze bardziej rozbudowywane, ale mamy te dwie pierwsze rzeczy, które powinny być dodane w niedalekiej przyszłości. Pierwszą z nich jest co-op, możliwość grania z innymi graczami na swoich szardach, na swoich światach stworzonych i to jest coś, co tutaj na dzień dobry widać, że powinno być zaimplementowane. Gra jest robiona z myślą o rozgrywce około-koopowej. Drugą rzeczą, która jest zapowiedziana, to jest wyrwa. Nie za bardzo mam pojęcie, czym wyrwa jest, więc okej, wyrwijmy się stąd i przeskoczmy dalej. Do tego, kim i z czym. Mamy tutaj edytor postaci, ja przeczytam za twórcami, a wy w tle macie, jak tworzę swoją pierwszą postać, więc wciąż się w rolę Serima, członka grupy mistycznych władających wyjątkową mocą świętych wojowników zaprzysięgłych, by pokonać pomór za wszelką cenę. Twoja misja będzie się jednak coraz bardziej komplikować, ponieważ los wplącze cię w ludzkie losy i polityczne niesnaski targające tą ciemiężoną krainą. Chaos będzie miotał tobą w każdym kierunku, niwecząc twoje starania oczyszczenia królestwa z plugastwa i ukształtowania jego przeznaczenia. Więc jeżeli chodzi o postać, to jest jakby fabularnie umiejscowiona, zakotwiczona i nie mamy wpływu na to, co jak, ale mamy wpływ na to, jak wygląda, jak się zachowuje, jakie skille ma i wszystkie te rzeczy naokoło. Co do fabuły, którą już lekko liznęliśmy, to pójdźmy z tym dalej, również za twórcami. Jest rok 841, król Harold nie żyje. Gdy wieść o jego śmierci roznosi się echem w całym królestwie, korona przechodzi na jego aroganckiego i nieobytego syna Magnusa. Fajne imię. Co gorsza, nie widziana od tysiąca lat przeklęta zaraza zwana pomorem powróciła. Szerzy się po całej krainie, plugawiąc wszystko i wszystkich, których dotknie. Madrygała Selin, bezwzględna w swojej ambicji przedstawicielka kościoła, dostrzega w pomorze szansę wykazania się w oczach swego boga. Wszystkie te siły ścierają się na niewielkiej wyspie Isola Sacra, gdzie grupy buntowników i miejscowy rząd walczą o panowanie nad ruinami przodków. Fabuła tutaj jest i zapowiada się bardzo dobrze. Podoba mi się narracja, podoba mi się to, co robią z historią fabularnie, lore, który jest na starcie, jest na wysokim poziomie. Nie jest to może nic jakoś mega odkrywczego, nie jest to nic zaskakującego, ale jest fajnie przedstawione, widać tą spójność, widać to zaczepienie narracyjne i to jest prowadzone bardzo, bardzo dobrze. Więc z mojej perspektywy na starcie to, czego w ogóle się nie spodziewałem w tej grze, czyli dobrej narracji i fabuły, jest i to jest na bardzo wysokim poziomie. Więc przejdźmy do tego, co może być troszeczkę bardziej problematyczne. Grywalność. Jest to skrzyżowanie może Diablo, bardziej Torchlighta w tym czuję, z
Dark Soulsami. Nie lubię tego określenia, za każdym razem jak gierka jest trudniejsza, ludzie mówią Dark Soulsy, ale tutaj faktycznie. I wejdy, blokowania, parowanie, kontry, to jest chleb powszedni. Ta gra to jest tak, jakbyście przynieśli Souls-like'owy typ rozgrywki, w-kośne przedstawienie akcji i lecimy z tym. Czy to wyszło? Nie do końca na dzień dobry, więc sterowanie lepiej działa na padziku na dzień dobry, dużo lepiej, więc o tym powiemy za momencik, ale bujacie się po przestrzeni, załatwiając przeciwników i balansując bardzo, bardzo mocno tym, co macie w rozgrywce, czyli mamy staminę i to jest podstawowy surowiec naszego zachowania. Nie możemy się za bardzo zmęczyć, ale też nie możemy dać za bardzo wrogowi odetchnąć. Co więcej, pozycjonowanie jest całym gameplayem. Jeżeli źle się ustawiacie albo jesteście zbyt agresywni, to bardzo szybko dostaniecie gonga, bo tutaj cierpliwość jest rozgrywką. Lepiej, żeby walka trwała za długo, niż zbyt wcześnie zginąć, więc tutaj jest dziwnie. Jest kilka rzeczy, które w tym tytule na dzień dobry, na Early Access powinno być zmienione od tak o i nie wiem dlaczego w ogóle dopuszczono do takiej sytuacji, że ta gra weszła we wczesny dostęp w tej formie. Jest bardzo dziwna dysproporcja sił. Mamy zwykłe takie trashowe moby, najbardziej beznadziejnych przeciwników, jakich da się znaleźć w tej grze, którzy są w stanie nas zone-hitować na dzień dobry tak w ogóle. To są przeciwnicy, których powinniśmy orać dziesiątkami, jak nie setkami czy tysiącami. My jesteśmy religijnym hojrakiem, przynajmniej fabularnie, który powinien orać i to orać mocno, a jesteśmy tak jakby cały czas najsłabszą jednostką na placu boju, underdogiem totalnym, więc to nie do końca tak powinno wyglądać, przynajmniej nie przy tym przedstawieniu fabularnym. Co więcej, patrząc na właśnie to, że stamina jest surowcem, pozycjonowanie gameplayem, a cierpliwość rozgrywką, tak jak sobie ukułem tutaj myśli podczas grania samemu, zbyt dużo staminy schodzi nam na bardzo podstawowe akcje. My powinniśmy być tym kozakiem, który jedzie po wszystkim, a byle mob ma, mam wrażenie, więcej staminy niż my, plus tych mobów jest więcej na placu boju, więc tak jakby my jesteśmy wyszkolonym wojownikiem, a wszystko co się porusza naokoło, jacyś tam bandyci czy goście z widłami, stanowią dużo większe zagrożenie niż my. I jedyna nasza przewaga jest w tym, że zachowują się głupio i mają bardzo schematyczne te swoje ataki, czyli atak, atak, przerwa, atak, atak, przerwa. Inny ma charge'owany atak, a później atak, atak. Charge'owany atak i atak, atak. I jak wiecie co oni robią, to łatwo ich pokonać. Ale to nie oznacza, że są od nas słabsi, oznacza tylko, że zachowują się głupio. Nasza postać jest prawie przez cały czas dużo słabsza niż przeciwnicy, z którymi się mierzymy. Co dopiero będzie, gdy dojdziemy do bossów? Oj, tam się zaczyna dziać, więc zanim do bossów przejdziemy, to balans tutaj leży na dzień dobry. Zbroje nie robią prawie nic. Zakładamy je na siebie, jesteśmy troszkę bardziej odporni, więc zamiast ginąć na puch i tak, giniemy na jednego. Z naszej perspektywy to i tak jest jedno trafienie do zgonu, więc nie ma tutaj dużej różnicy, ale założenie zbroi sprawia, że poruszamy się wolniej, mamy większe obciążenie, wolniej się turlamy podczas evade'ów, co oznacza, że lepiej biegać nago i być troszkę szybszym i też ginąć od jednego hita, niż mieć ubraną zbroję, ginąć od jednego hita i być wolniejszym. To nie tak chyba to powinno wyglądać. Jak już o tym mówimy, to bronie są strasznie słabe. Kiedy lądujemy na plaży na samym początku, to tracimy ten mieczyk, z którym biegamy po statku. Ten mieczyk miał całkiem niezłe obrażenia. A potem na plaży szybko się okazuje, że no z pięści też da radę załatwić jednego drugiego kraba. Kilka kroków dalej znajdujemy miecz. Wszystko byłoby spoko, gdyby nie ten stary. Zardzewiały miecz miał mniejsze obrażenia niż nasze pięści. Jeżeli macie kraba, rozbiegniecie się i go walniecie, to z buta zadajecie mu jakieś, nie wiem, 75% ponad obrażeń w życie wchodzących i z kolejnego trafienia dobijacie je z głowy. Jak polecicie i zrobicie to samo z mieczem, to zadacie mu troszkę powyżej 50% obrażeń i wydaje mi się, że jedno albo dwa ciachnięcia mieczem są potem potrzebne, żeby go dobić. To nie tak powinno działać. Podstawą samoobrony jest mieć coś między sobą a przeciwnikiem. Cokolwiek jest lepsze niż nic. Pięści bolą od zbyt mocnych uderzeń, zbyt częstych uderzeń, więc trzymanie przeciwnika i klepanie go czymkolwiek powinno nam wyjść na zdrowienie w tej grze, więc troszkę dziwnie. Disclaimer kolejny. Prawie wszystko w tej grze mi się podoba, tylko są mocne niedociągnięcia, które psują radochę z rozgrywki. Więc jak mamy bloki, parowanie i kontry, to w większości wypadków iframe'y leżą. To są bardzo niepraktyczne, więc parowanie jest niezbędne do pokonania bossów, ale tak mały ułamek sekundy jest na dobre sparowanie, tam nie wiem, 1/10 sekundy tak jakoś na oko, żeby dobrze kliknąć, że jest to bardzo, bardzo, bardzo niepraktyczne. Co sprowadza tą grę, która ma iść w stronę Soulsów, w kierunku takim, że nie jest to fan do grania, nie ze względu na to, że coś jest nie tak, tylko że trzeba być tak bardzo precyzyjnym, że ogranicza to, zawęża to bardzo pole osób zainteresowanych tym tytułem. Rozumiem, dlaczego beta testerzy odradzali mi ten produkt, bo to nie jest gierka, w której na ten moment można się dobrze bawić. To są podwaliny czegoś wielkiego. Potencjał jest gigantyczny, ale na chwilę obecną realizacja jest
taka se, co najwyżej taka se, jeżeli chodzi o gameplay. Cała reszta jak audio, wideo, tym się zajmiemy za moment, ale tam jest bardzo dobrze. I może przeskakując troszeczkę dalej, sterowanie. Na chwilę obecną można grać albo na padzie, ta gra jest robiona z myślą, że będziecie na padziku lecieli, albo na klawiaturze i myszce. Na klawiarze nie jest zbyt dobrze, nie działa to najlepiej, co więcej na ten moment, to ma się szybko zmienić, ale na ten moment nie da się przebindować klawiszy. Ja wiem, że to jest early access, no ale to jest jedna z podstawowych rzeczy, która powinna być na dzień dobry. Więc latając na klawiaturze gra się bardzo niewygodnie, ustawienie klawiszy jest tragiczne. Na padziku jest dużo lepiej, aczkolwiek też mam kilka zarzutów, na przykład skradanie się jest pod wciśnięciem gałki, w większości gier bieganie jest pod wciśnięciem gałki, a pod A macie skakanie i wejdowanie, bieganie jak przytrzymacie i mnóstwo innych rzeczy, więc też nie jest najwygodniej, jakby mogło być. Widzę, w którym kierunku idą, co z tym chcą zrobić. Jest okej, ale mogłoby być lepiej. Ogólnie sterowanie daje radę do momentu, aż nie daje rady. Więc przejdźmy do grafiki i to, co jest problematyczne w grafice, zanim zatrzymamy się na ochach i achach. Więc w sterowaniu jest problem taki, że kamera jest ustawiona na sztywno. Pokazuje nam rozgrywkę pod mocnym kątem i jest cała masa przeszkód, na których możemy się zatrzymać, których nie widzimy. Więc trzymając się opcji graficznej, jak chargujemy atak i chcemy doskoczyć do przeciwnika i w niego machnąć, bardzo możliwe, że pomiędzy nami a przeciwnikiem jest rąbek czegoś, albo leży kawałek deski wygiętej, albo grunt jest nierówny i nasza postać doskoczy tylko do tego momentu i na nim się zatrzyma. A więc nie dolecimy do wroga. Na samym początku na statku bardzo to widać, potem jak jesteśmy na bardziej otwartej przestrzeni jest lepiej, ale za moment będziemy się wspinali po różnych wieżach czy innych rozwalonych domkach i ruinkach i tam się tłukli, a tam jest ten sam problem. Na podłodze jest mnóstwo rzeczy, o które możemy zahaczyć, których nie widzimy, bo nie ma jakiegoś takiego mocniejszego indykatora, że coś tam jest. Dopiero jak już wszystko wryźniemy, przyglądamy się, a tam są deski powyginane, więc tu się jeden kawałek gruntu styka z drugim kawałkiem gruntu i z perspektywy użycia skilla tu się kończy miejsce, do którego możemy dolecieć i dopiero potem przechodzimy na drugie miejsce, żeby lecieć dalej, więc przerywa nam skilla w trakcie ataku. Z tej perspektywy strefa wideo zawodzi po całości, bo blokuje nam możliwość sensownej rozgrywki. To, co z kolei jest na plus, to to się może nie wszystkim spodobać, ja jestem zakochany. Bardzo charakterystyczna i charakterna stylówka. Te postacie męskie, które mają przepakowane górne części ciała i takie drobne nóżki, skip the leg day! Albo postacie żeńskie, które idą w drugą stronę, tak, są mega wystylizowane, bardzo mocno uderzamy tutaj w klimaty Dishonored, lecąc totalnie bez trzymanki i jest to zrealizowane bardzo dobrze. Ta gra wygląda przepięknie, jest piękna w designie, w koncepcie, w zarysie tego, czym ma być. Zanim polecimy dalej, to chciałbym zauważyć jeszcze, że nie mamy możliwości decydowania, jak wygląda grafika, mamy tylko opcje. Bardzo wysoka jakość średnia, niska i bardzo niska. Chciałbym pobawić się tymi rzeczami pojedynczo i podkręcać je według własnego uznania, a nie tego, co twórcy wymyślili bardziej z myślą o tym, żeby to działało na PS5, na PS4, na PS3 to raczej nie, bo ta gra nie wiem, czy w ogóle rusza w tym momencie na PS4, ale grafika jest cudna, wiem, że da się to podkręcić jeszcze bardziej, tylko trzeba kilka opcji zbić, a innych podbić i da to lepszy wizualnie efekt. Więc z mojej perspektywy brakuje mi możliwości pełnej dowolności w edytowaniu tego, jak wygląda ta gra. Jeżeli chodzi o strefę audio, tu powiedziałbym, że jest fantastycznie. Voice acting na bardzo wysokim poziomie, muzyka jest świetna, klimatyczna, bardzo wciągająca. Co więcej, mamy te wszystkie dźwięki trafień, czarów, fireboli, które rzucamy ze stafów znalezionych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dużo, brzmi to tak, jak powinno. Ja jestem na tak, nie mam się do czego przyczepić. Pierwszy raz chyba naprawdę w tym tytule nie ma aspektu, do którego bym się przyczepiał. Ale co do czepiania się, to przejdźmy do tego, że ten tytuł żabkuje. Jak spojrzycie na recenzję, to większość negatywnych recenzji na chwilę obecną, pomijając ludzi, którzy czepiają się balansu, czy tam jakichś drobnych rzeczy niedociągnięć, które koncepcyjnie są fajne, ale są jeszcze niezrealizowane dobrze, no bo early access w końcu, no to jest problem z performancem. Niektórym ta gra działa dobrze, niektórym ta gra działa bardzo dobrze, niektórym graczom na średnim sprzęcie daje radę, innym na bardzo mocnym niezbyt. Ja jestem tak w pół drogi, bo mój komputer jest, umówmy się, przesadzony i to przesadzony bardzo. 60 klatek, stałe 60 klatek, to ja nie bardzo w tym tytule widziałem. Jak odpalali się przeciwnicy z różnymi atakami albo kombinowali z różnymi rzeczami, to widziałem spadki takie do 20 czy coś. Jak dużo dzieje się w tle i dużo dzieje się na ekranie, to takie stałe 40 to jest tyle, co ja chciałbym widzieć, ale niekoniecznie widzę, więc ta gra wyglądając w ten sposób, ruszając się tak jak się rusza, ze wszystkimi tymi efektami, bajerami i rzeczami do przekomputowania w tle od ataków, nieataków, czarów i wszystkich kombinacji, nie powinna mieć nawet w połowie tak dużego obciążenia kompa jak ma. To oczywiście jest problem z optymalizacją, twórcy to zapewne ogarną, wydaje mi się, że powinni, raczej powinni, ale na ten moment, jeżeli nie macie zbyt mocnego kompa i zastanawiacie się, czy sobie tego nie złapać, to nie tyle odradzam, co mówię, że jest loteria. Na moim komputerze
komputerze to działa tak jak... Nie powinno w ogóle. Na innych komputerach ludzie meldują, że u nich jest ok. Mi się trafiło gorzej. Zachwycony tym, jak to działa, absolutnie nie jestem. Jeżeli chodzi o bugi, to jest sporo rzeczy, o których trzeba by porozmawiać. Jakieś niewidzialne przeszkody, postać się wiesza przy wejdach, ataki blokują się na rzeczach, których nie widać, więc bugów jest tutaj dużo, no ale to też jest wczesny dostęp, to się wykosi, to mi najmniej przeszkadza. Przechodząc do plusów i minusów, no to mam długą listę z obu rzeczy, zacznijmy od tych negatywnych. Bugi i przede wszystkim performance to leży. No, bugi z tym sobie szybciej poradzą, performance muszą ogarnąć je relatywnie szybko, no bo trudno zająć się czymkolwiek innym. Na ten moment nie ma możliwości przebindowania klawiszy ani na padzie, ani na klawiaturze i myszce, a powinno być czym prędzej, bo się bardzo niewygodnie gra na klawiarze. Nie ma też opcji modyfikacji grafiki względem własnego uznania, co powinno być na dzień dobry, nie wiem dlaczego tego nie ma. Ta gra wygląda jakby była robiona z myślą o konsolach, bardziej APC jest raczej afterthought. Takie moje wrażenie, nie wiem czy mam rację. Balans leży, zbroja, która prawie nic nie robi, bronie, które są słabsze niż gołe pięści i tak dalej, to jest coś, czym powinniśmy się na dzień dobry zająć. Co więcej, problem jest z atakami dystansowymi, widać to troszkę przy naszych atakach, miałem tego staffa takiego, który fireballe rzucał, więc jak celowałem w przeciwnika, który biegł jakoś pod kątem, to mój fireball tak dziwnie skręcał za nim i przeciwnicy mają dokładnie to samo, jak rzucają czymś we mnie, chyba te butelki wybuchające nie, ale jak były jakieś takie ataki w stylu, nie wiem, strzał z łuku czy coś takiego, no to nawet jak ewadowałem z trajektorii lotu tego bełta strzały czy cokolwiek to było, to i tak mogło mnie trafić, bo iframe'y skończyły się zanim to do mnie doleciało, więc ktoś do mnie strzela, strzała leci, ja ewaduję w bok, strzała we mnie trafia, bo skończyłem swój ruch i nie mam już niewrażliwych klatek, więc wchodzą obrażenia. Tak nie powinno być, to jest bez sensu i to jest do przebudowania na dzień dobry, bo absolutnie to tak nie działa. Nie w tej grze, nie z tym konceptem grywalności, nie tak jak to powinno być, więc to jest słabe. I kolejna rzecz, która tutaj jest dla mnie game breaking praktycznie, to, że kamera potrafi blokować wizję, więc jak klepiemy się z jakimś bossem i wejdujemy w stronę jakiegoś muru, kamieni czy czegoś, to możemy nie widzieć, co się dzieje w trakcie rozgrywki, bo kamienie nam będą zasłaniały. No i wróg, boss w nas wjeżdża, klepie na, jestem ten z wieloma łapkami i tak dalej, na, może nie na dzień dobry, tam trzeba troszkę czasu wpakować w grę, więc wyciera nami podłogę, a my nawet nie wiemy, co się dzieje, bo nie widzimy tego, więc kamera blokująca wizję, to jest do przebudowania na dzień dobry, bardzo, bardzo, bardzo szybko. Jest sporo rzeczy takich plus minus, przede wszystkim niszczenie się sprzętu, co z jednej strony jest ok, zużywający się sprzęt jak najbardziej na tak, jakieś kary, zaginięcie też jak najbardziej na tak, ale jak mamy sytuację, w której idziemy sklepać bossa i będziemy na tym bossie ginęli 20-30 razy, bo musimy znaleźć odpowiednią technikę, taktykę i tak dalej, kończymy bez sprzętu bardzo, bardzo szybko, bo każdy zgon to jest rozwalony sprzęt praktycznie. Oprócz tego jest crafting i zbieractwo różnych surowców, które na ten moment nie są najlepiej zaimplementowane, nie to, żeby z nimi było coś nie teges, ale jest totalnie bez sensu. Crafcimy sobie potki i wykrafcimy 5 potek, 4 do 6 schodzą na jedną grupkę wrogów, jeżeli się źle to wszystko poustawia, więc nie działa to do końca tak, jak powinno. Na ten moment crafting i zbieractwo jest też również bardzo źle zbalansowane względem reszty gry. Skille, które mamy zarówno na broniach, jak i na naszej postaci, tam odpalamy klawiszy i łączymy to jakby z atakami. Na chwilę obecną nie są najlepiej zaimplementowane, bo wybranie tego wszystkiego z kółka i odpalenie w stronę przeciwnika zajmuje zbyt dużo czasu i jest zbyt wąsko sytuacyjne do tego, jak szybka i agresywna jest tutaj rozgrywka, więc ten system sprawdza się znacznie lepiej w Soulsach. W tej grze nie działa jeszcze aż tak dobrze, więc to jest jedna z tych rzeczy, które twórcy mogliby przebudować. I sekcja platformowa, co do której może nie tyle mam zarzuty, co nie do końca to działa tak, jak powinno, bo sterowanie postacią, kiedy jest dobre, aż nie jest dobre. Więc na samym początku, biegając po tym statku, jak już on płonie i się wszystko rozwala, to musimy przeskoczyć nad rozwalonym kawałkiem, nie wiem, podłogi, który tam mamy. I nasza postać przy rozbiegu powinna przeskoczyć na drugą stronę bez problemu. W moim wypadku było tak, że za każdym razem nie doskakiwała i tak prawie spadała, ale ją wczytywało jednak na górę, tak ją śmiesznie wciągało, więc albo będzie jakaś animacja, że nie doskoczyliśmy i nasza postać się łapie i wciąga, albo wymieszcie to tak, żeby w tym przeklętym tutorialu nasza postać przeskakiwała to, co ma przeskoczyć. I tych sekcji platformowych jest bardzo dużo, na których czuć, że nasza postać nie ma tego zasięgu wskoku, który powinna mieć, więc prawdopodobnie projektując mapę i budując te klocki, bo mapy się tam składają troszkę RNG z dostępnych klocków. Projektując to wszystko, na wcześniejszych testach postacie miały inne zasięgi, inaczej się poruszały, inaczej biegały niż to, co jest w rozgrywce teraz, co oznacza, że teraz, jak to troszkę zostało znerfione i skręcone, postacie nie doskakują tam, gdzie mapa jest zaprojektowana, że doskoczyć powinniśmy. Czasami po prostu nie dolatujemy i spadamy,
Falling damage, zgarniamy obrażenia, a czasami, owszem, doskakujemy, ale zatrzymujemy się na krawędzi, spadamy i wczytuje nas na górę, więc to wygląda bardzo źle, tak nie powinno być. Early access, to jest do zmiany, to najprawdopodobniej podkręcą i naprawią. Coś jeszcze, plusy, tak, gra jest piękna, na dzień dobry jest bardzo ładna, podoba mi się stylówka graficzna, jestem zachwycony. Oprócz tego poruszanie się i tak jak mówię, sterowanie kiedy działa, działa dobrze, macie poczucie tego takiego, że postać ma swoją wagę, ona biegnie i ten rozpęd jest wyczuwalny w tym, jak trzymacie pada i jak zaczynacie atak, ten atak wjeżdża w przeciwnika i czujecie to machnięcie, jest to taki hit, bardzo fajnie. To jest dość wyjątkowa gra, jeżeli chodzi o gameplay i te pomysły. Było tego troszeczkę ostatnio na kanale, jest ten Mark of the Deep, z którego mieliście odcinek kilka dni temu, albo wcześniej był ten Knight vs. Giant z Królem Arturem. Było podobnych gier troszkę, ale żadna nie robi tego, co ten tytuł w ten sposób, jak on to robi, więc w swoim akwenie jest bardzo wyjątkowy, podoba mi się, w którym kierunku idą twórcy, tylko mają sporo problemów do wykoszenia. Opcje kostumizacji, zmiany wyglądu postaci, podnoszony sprzęt, tam nie wiem, kapelusze, które wyglądają jak grzyby, kojarzą mi się mocno z Morrowindem, i zbroje jakieś różne dziwne, czy to bardziej rycerze, zakute pały, czy jakieś takie łotrzyk, skóźnie, coś w tym stylu, podoba mi się, w którym kierunku idą, to jest mega eksploracja. Jest dużo do zwiedzania, dużo do znalezienia, eksploracja jest nagradzana. Jak przepłyniecie gdzieś dalej, wespniecie się na jakąś kość wystającą z ziemi, znajdziecie zbroję, może, która tam nie wiadomo jak się znalazła, ale bujanie się poza ten bezpieczny rewir mapy jest bardzo często mocno nagradzane i ogólnie podlane to wszystko jest sosem takiego filmowego cinematic experience praktycznie, więc z mojej perspektywy odbiór jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to minimalnie Windows 10, procesor tak jak Intel Core i5 albo AMD Ryzen 5 2660, 16 GB RAM-u, czuć, oraz karta graficzna taka jak GeForce GTX 970 lub Radeon RX Vega 56. 35 GB wolnej przestrzeni na dysku i mocno zalecany jest dysk SSD, albo inaczej, oni zalecają dysk SSD, ja mocno zalecam dysk SSD, bo ta gra potrafi zwalniać i chrunkać strasznie. W zalecanej konfiguracji jest Windows 10 11, procesor taki jak Intel Core i5 12600K lub Ryzen 7 5800X3D. Grafika już taka jak GeForce RTX 3070 Ti lub Radeon RX 6800 XT, a reszta jest bez zmian. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe, to macie pełne dźwiękowienie w języku angielskim tylko, ale interfejs i napisy w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, portugalskim, wersja na Brazylię, chiński uproszczony oraz tradycyjny, rosyjski i język polski. Tłumaczenie jest całkiem niezłe, z tym, że jest jeszcze na tym etapie produkcji sporo dziur w tłumaczeniu, widać różne błędy albo nieprzetłumaczone fragmenty, jest tego troszeczkę, jest kilka czcionek użytych do opisywania różnych rzeczy, więc niektóre czcionki mają polskie znaki, inne nie. Będziecie mieli boksy zamiast rzyzi, oskreską czy coś w tym stylu, więc na ten moment widać, że jeszcze troszkę do podciągnięcia jest, ale to jest, tak jak mówię, early access. Dobra ludziska, macie chwilę bez mojego monologu? Yeah!
fairy tales. It's too late for any of us. I reasumując, ta gra mi się podoba. Ja wiem, że to brzmiało jak rant, ale patrząc na to, co jest, widzę gigantyczny potencjał i nie wyobrażam sobie, żeby twórcy to zmaścili. Znaczy się, idą w dobrym kierunku, są fajne rzeczy, jak poprawią balans, popodkręcają parę rzeczy, naprawią błędy, to będzie świetna gra. Naprawdę dobra, udana. Wydaje mi się, że to będzie hicior, jak wyjdzie, nie wiem, za pół roku, rok, to będzie naprawdę dobrze. W tym momencie ten tytuł jeszcze nie jest w stanie pozwalającym na wydanie go, dlatego też pojawia się w Early Access, wczesny dostęp, to jest dobra forma, żeby ten tytuł mógł się pojawić. Przede wszystkim, jeżeli poradzą sobie z performancem i z zacinaniem się na niewidzialnych przeszkodach, to już wygrali, bo ta gra w tym momencie staje się bardzo mocna i grywalna. To, czy poprawią balans i podkminią parę rzeczy, podkręcą, to już jest kwestia sporna, niektórym to nie będzie przeszkadzało w ogóle, inni się od tego odbiją, więc będzie różnie, ale jeżeli ogarną performance i wykoszą podstawowe bugi, to powinno być świetnie. Tyle z mojej strony, tak jak mówię, brzmiało jak rant z gry, która mi się podoba, na dzień dobry. Życzę wam miłego dnia, drugiego dzonka, świetnych gierek do grania. Link macie na dole w przypiętym komentarzu, znaczy się jest tak, ale na dole w przypiętym komentarzu link. Do następnego i hej! Chciałem zrobić krótkie nagranie, a mam 30 minut monologu nagrane. Ja dzisiaj po prostu nie potrafię. Mi to dzisiaj nie wychodzi.